Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dawno nie było takiego normalnego, klasycznego openingu. W takim razie zapraszam na opening tego oto Elite Trainer Boxa z Obsidian Flames. Taki oto wariacik. Jeszcze nie otwierałem Obsidian Flames na zwykłym filmie, także jest to moje pierwsze takie poważne wejście w dodatek, nie na shortsie. I jestem ciekawy, co mnie czeka. A jeśli chodzi o tego oto Booster Boxa, to chciałbym powiedzieć, że otrzymałem go od sklepu pokemarket.pl, za który bardzo dziękuję. Dalej pewnie działa mój kod promocyjny Dominik Tycygy. Z 5% zdaje się zniżki było na wszystko. Polecam obczaić, link w opisie. Dodatkowo polecam również ofertę Grading Marketu. Jeśli chcecie wysłać wasze karty do PSA i sprawdzić, jakiej są jakości i otrzymać je w tych slabach takich eleganckich, też możecie to zrobić dzięki pokemarketowi. Wszystkie linki w opisie. A ja przeszedłem już przez tego folia. Otwieram i co następuje? Książeczka standardowo. Moje top 10 kart z Obsidiana już znacie. Wiecie, co będę chciał trafić, na co będę polował. Jeśli nie znacie, no to zapraszam do zapoznania się z filmem, który już był. Kosteczki. Dalej w tym dramatycznym kolorze. Ktoś mi powiedział, że to jest kolor pleśni i ja się z tym zgadzam, jakby kto to wymyślił, żeby te kostki były w takim kolorze? Jaki to jest sens? Jaki to jest logika? Ta już ciekawsza, chociaż ten X-marker mi się osobiście nie podoba. Kostki takie o, koszulinki, a nie, najpierw kodzik, proszę bardzo, dla was. Z Charmanderem, spoko. Piękna promka Charmandera i ja od razu ją rozpakuję, tak jak wszystkie promki, i gdzieś tam powędruję do albumu. Fajna karta, naprawdę fajnie się postarali z tą kartą. Charmander patrząc na PJ-a, esencja tego dodatku tak naprawdę, bo tutaj no dwie najbardziej pożądane karty to jest właśnie Pidgeot i Charizard, i tu jest takie jakby ich zwiastun, preludium, Charmander i PJ. Kostka energii, standardowo, nic ciekawego. Znaczniki, przegródki ze strony z Charmanderem ładniejsze. Nowy standard już znaczników, nie podobają mi się, tamte były lepsze. I na koniec boostery, których jest 9. Przyzwyczajamy się już do liczby 9 boosterów w Elite Trainer Boxie. Kiedyś to było 8, ale przyszła inflacja i dodali nam 9. Let's go w pierwszy booster. Łatwo się otworzył. Co chcę trafić? Tak jak już wspomniałem, Charizarda, Pidgeotta, no bo to są dwie najmocniejsze karty tego dodatku, ale tak naprawdę nie pokażę wszystkim, co jest w jakikolwiek sposób grywalne albo ładne. Wooper Reverse, Rowlet Reverse, no i pierwsze śliwki robaczywki z COVID-em Holo. Wszystko ponad Holo mnie interesuje tak naprawdę. Tu też są karty na drugim rewersie, na galery, także tu też można coś ciekawego trafić. Jest parę grywalnych stadionów, jest parę grywalnych trainerów, Diglett, Togepi i Claydol. Holo. Holo jak zwykle jest standardem, przekłada się jak zwykle jedną, także Obsidian Flames pod tym względem nie przyniósł żadnych nowości. Karkadet, Blizzy Bolt, Trevenant, Elektros, Fungus pierwszym rewersem, Palpito drugim i drugi raz z Covilon. Chciałbym, żeby to był choć trochę dla mnie szczęśliwy dodatek. Ze względu na to, że zbieram Charizardy i pewnie ten album z Charizardami kiedyś w końcu wam pokażę, jak będzie taki bardziej syty, bo na razie jeszcze nie jestem z niego dumny aż tak, żeby wam go pokazywać. Chyba że go chcecie zobaczyć, to dajcie znać. Tutaj Tundurus. No ale takie Charizardy z tego dodatku na pewno odnalazłyby miejsce w tym moim albumie na Charizardy. Świetny jest ten obrazek Sinistee. Zobaczcie. Jest sobie na herbatce. No bo to w końcu herbatka, filiżanka. Filiżanka z herbatką. Taka zależność. Larvitar, Skarmory i Togeki z Holo. 5 boosterów i 0 dropu. Dobrze to wróży na przyszłość. Czyli dobre boostery są przede mną, tak? Taką mam przynajmniej nadzieję. Podstawowa energia, Surskit, Numel, Graveyard, Tynamo, Lapras
Mascarine, Gumshoes, Spike. Granbull jest drugim reversem i Scizor Holo. Ten Scizor jest o nim ciekawostką, on zaczął się pojawiać troszeczkę w taliach. Bardzo na niskim poziomie, to jest bardzo budżetowa talia, ale ma ciekawy atak, który bije 50 więcej za każdego przeciwnego Pokemona, który ma abilitkę, a obecnie w mecie znajduje się dużo Pokemonów po prostu z abilitkami. Także za jedną energię ten Scizor jest w stanie zaatakować dość duże obrażenia. No ale teraz, moi drodzy, nie róbmy już sobie żartów, tylko trafmy coś, bo nie było nic. Vespiquen EX. Pierwszy EX, zwykły, klasyczny EX-ik. Tak na rozpoczęcie tego openingu, mimo że już jesteśmy pod koniec, to w końcu napoczęty ten ETB, w końcu coś. Dwa boostery przede mną, dwa szanse na dropy, no i liczę, że w końcu się przydarzy ten drop, jakikolwiek by on miał nie być. Lumel, Mawile, Togedemaru, Poppy, to jest bardzo ciekawa karta, polecam zapoznać się. Lunaton ma też Full Arta, także można coś trafić mądrzejszego. Tanstor reversem i Toxtricity Holo. Jeden EX. Jeśli wypadnie jeden EX tylko, to z boosterboxa będzie musiało coś podrobić. Mam boosterboxa, moi drodzy, i będę go otwierał też na filmie. Także jeśli chcecie to zobaczyć, być na bieżąco, to można coś tam zostawić pod filmem. I z boosterboxa musisz wydropić, co nie? Co nie? Dragonite EX. No to przynajmniej dwa EX-y. Nie brzmi to zbyt satysfakcjonująco, no ale jest jak jest. Tak oddał ten ETB, a bardziej nie oddał. Dziękuję wam za uwagę, polecam jeszcze raz linki w opisie, tam wszystkie moje socjale, tam jest Pokemarket również i dziękuję wam bardzo za uwagę. Strzałeczka.